Lewandowską, która przyszła z bardzo takimi, wiesz, bo mamy dzisiaj kuchnię. Chciałabyś, tak jest właśnie. Trochę słodkie, a trochę co pikantne. Dzień dobry Państwu w ten przepiękny sobotni poranek. Co prawda chętnie przeniosłabym się do doktora Artura Zagajewskiego i Mateusza Szymkowiaka, ależ oni tam mają pięknie, pięknie ta energia. W Kowsiniej. Dobrze, ale bardzo ciekawie jest również oczywiście w świecie show biznesu. Za chwilę przejdę do bardzo zaskakujących teorii spiskowych na temat życia Britney Spears, ale najpierw informacja, która obiegła dosłownie wszystkie portale zagraniczne. Beyoncé znamy, Britney Spears znamy, więc wyobraź sobie, gdyby był taki duet, widziałabyś to? To byłby szał, co? Ja lubię takie duety, tak jak Miley Cyrus. Niedawno Beyoncé wydała płytę Renaissance, świetnie przyjętą, no i postanowiła, wiesz, wyciągnąć dłoń do Britney, żeby ona również wróciła na ten rynek muzyczny. A ta podobno powiedziała nie. Czy to jest prawda, czy nie? Tego nie wiemy i pewnie nigdy się nie dowiemy. Ciekawe. Dzień jak co dzień, prawda? Czy do ciebie już dzisiaj dzwoniła Beyoncé? Nie przekazuję tak codziennie, wiesz, bo to głupio trochę brzmi, że do ciebie Beyoncé dzwoni. No ale... Jasne, jasne. No dobra, okej. Więc to było jakby trochę muzycznie. Ciekawe, ciekawe. Cieszyła się na taką współpracę. Ale jeśli chodzi o współpracę, no to rzeczywiście była... Znaczy teraz też już w sumie nie wiem, czy rzeczywiście. Współpraca Eltona Johna z Britney Spears. Mhm. Poproszę tele. Spekulują, czy to naprawdę jest Britney Spears, albo czy to jest Britney Spears z tych filmików, czy te filmiki to jest tu i teraz stosowana przez dzieci, że no jednak rudowłose osoby nie są w większości populacji światowej i że ona to bardzo mocno okropne. Dywan będzie równie pikantnie, ale też słodko. Ja też sweet. No dobrze, to jestem. Tappeto Grosso. Rosso. Proszę Państwa, drugi numer, o tak chciałam powiedzieć. Tak jest. Czyli ciąg dalszy tych newsów ze świata show biznesu. Aniu, co tym razem? Jeszcze frajda. Dzień dobry Państwu po raz ponowny i uwaga. Robert Lewandowski na start. Pojawił się taki filmik na TikToku, który oczywiście stał się wiralem. Co ja będę dużo opowiadać? Po prostu zobaczmy go. 3, 2, 1, poproszę. Ciekawe. Podszedł do niego chłopak, że czy wiesz, czy można poprosić o autograf, a on mówi, znowu przestanę wam podpisywać. No i teraz niektórzy twierdzą, że Robertowi Lewandowskiemu po prostu gdzieś tam odbiło, że się zaczął wywyższać, a inni twierdzą, i ja raczej w to wierzę, bo jednak Robert Lewandowski wielokrotnie pokazywaliśmy, że potrafi się... Taki filmik futbolu, znawcy, no wiesz, ci wszyscy, którzy zbierają koszulki na przykład naszej reprezentacji, czy też Barcelony, a wiadomo, że te z podpisami są bardziej cenne. Więc twierdzą, że po prostu są takie osoby, które polują na piłkarzy, kilkukrotnie podchodzą do nich z prośbą właśnie o podpis, po to, żeby później na aukcjach internetowych te koszulki sprzedać za wyższą kwotę i żeby na nich zarobić. Po prostu strasznie dużo tych koszulek ktoś chciał. Zirytował, bo poznał, że to jest kolejny raz ta sama osoba. Ja wierzę, że to jest jednak ta wersja, bo ja nie sądzę, żeby Robert zadzierał nosa. Składamy teraz piękny londyński czerwony dywan i zabieram was do świata wielkich gwiazd, tym razem aktorów. Piłkarz już był, teraz aktorzy, uwaga, pojawili się właśnie na czerwonym dywanie w związku z premierą najnowszego filmu Babylon. Na start poproszę Brada Pitta i Margot Robbie właśnie. Brad Pitt wróciła się i pokazała te piękne plecy. Piękne. Widać, że wysportowane. Tak, tak, tak. Ma niesamowitą piękna sylwetkę. No to oczywiście ta stylizacja nabrała lekkości, a takie suknie, no jakby nawiązujące do peleryny, są oczywiście hitem mody, największe trendy. Brad Pitt oczywiście też wyglądał fantastycznie. Też nadawanie promują właśnie film Babylon. Polska premiera już 20 stycznia i my tylko zapraszamy. Słuchajcie, my też mamy czerwone dywany w Polsce. Tu też można zrobić taką światową premierę, prawda? Dlaczego tylko Londyn czy gdzieś Los Angeles? Oczywiście Brada zapraszasz do nas. No Margot się ubrałaś na czerwono, tak? Żeby być jak Margot robi, ale wy w ogóle jesteś w Londynie. Dobra, bo słuchajcie, zaczerwieniłam się jeszcze raz, tylko powiem, że jest to film, którego budżet pochłonął aż 80 milionów dolarów. Jest to film reżysera filmu La La Land, czyli oscarowego reżysera Damiena Chazella. To tyle na temat filmu, nie będziemy się więcej... Myśmy rozmawiały na temat filmu. A teraz będziemy rozmawiali na temat Kate i Williama. Dwór brytyjski, prostujemy się, czyli pozostajemy w Londynie, bo to też było w Londynie. I uwaga, właśnie Kate i William, o ten pamiętnik,
Wójcik. I takie pytanie padło, ale oni wtedy szybciutko odwrócili się, nawet nie spojrzeli na dziennikarzy i po prostu, jak twierdzą brytyjskie media, uciekli. Nie chcieli, wiesz, wdawać się w dyskusję. Do tej pory pałac w ogóle nie wydał żadnego oświadczenia, nie zabrał głosu w związku z premierą książki. Natomiast brytyjskie media prześledziły, kto jak wypada, który z członków rodziny jak wypada właśnie w tej biografii. Wszyscy się spodziewali, że tak naprawdę najgorzej wypadnie Kamila. A okazuje się, jak donosi BBC, najgorzej, najbardziej oberwało się Williamowi. Ten konflikt braci trwa od jakiegoś czasu. Bardzo głośno jest teraz, szczególnie przy okazji właśnie tej publikacji. Jak BBC donosi, William opisywany jest przez Harry'ego jako brat, który ma mnóstwo takich blokad psychicznych, że na zewnątrz jest taki poukładany, bardzo sympatyczny, a gdzieś tam w tym zaciszu domowym niekoniecznie. Przecież też Harry opisywał między innymi to, jak kiedyś William powalił go dosłownie na podłogę, że jest sfrustrowany, okazuje, że niekoniecznie ta sympatia między nimi jest. Król Karol III wypadł zaskakująco dobrze, jest opisywany całkiem nieźle przez swojego syna, chociaż rzeczywiście pojawiają się wątki takie, że nie został przytulony przez ojca, kiedy ten powiedział mu, że księżna Diana nie żyje, ale generalnie jest przedstawiany w dużej mierze jako sympatyczny, jakby w takim sympatycznym portrecie. No i właśnie ta Kamila, która wszyscy się spodziewali, że będzie bardzo negatywnie opisywana. Gdzieś tam się jej dostało, to prawda, ale Harry też podkreśla w tej biografii, że docenia to, że ona pomogła ojcu, podnieść się po tej śmierci Diany i że przede wszystkim pozytywnie odnosi się do jej działalności na rzecz ofiar przemocy domowej. Będziemy do tego wątku wracać, do tej biografii z pewnością. W marcu polska premiera, a już dzisiaj dzieje się, oj tak, dzieje się. A już będzie koniec tego wszystkiego. Ja myślę, że jeszcze wiele przed nami. Ponad 400 stron ta biografia ma, więc wiesz, jeszcze dokopiemy się do różnych fragmentów. Ale już dzisiaj zapraszam ciebie i zapraszam wszystkich państwa o godzinie 20 przed telewizory TVP2. Pan Marian Tarnowski doprowadził właśnie między innymi panią Alicję do łez. Co ją tak wzruszyło? Zobaczymy już dzisiaj o godzinie 20. Zapraszam serdecznie i dziękuję. Zapraszam.